Statuetka Super Burmistrza Roku w plebiscycie Eurogmina trafiła do rąk burmistrza miasta i gminy Dalszyce, Wojciecha Furmanka. Była to już 10. edycja plebiscytu. Organizatorzy nagrodzili zwycięzców podczas uroczystej gali odbywającej się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Plebiscyt Eurogmina to coroczne podsumowanie najlepszych gmin województwa świętokrzyskiego. Nad przyznaniem honorowych statuetek i wyróżnień we wszystkich kategoriach czuwała specjalnie powołana kapituła konkursowa, która w swojej ocenie brała pod uwagę osiągnięcia i dokonania świętokrzyskich samorządów w minionym roku. Gmina Dalszyca dzisiaj zdobyła kolejną statuetkę. Jak pan ocenia działalność burmistrza i rozwój tej gminy? Znaczy, gmina Dalszyce jest przykładem tych samorządów, które nie dysponując zbytnio dużym budżetem takim, który trzeba codziennie zabiegać, codziennie dbać, wykorzystując swoje atuty położenia, atuty geograficzne, przyrodnicze, tworząc odpowiedni klimat gospodarczy, stara się podążać za najlepszymi, stara się podejmować te inicjatywy, które będą ją wyróżniały, ale zarazem będą przynosiły oczekiwane przez społeczność efekty. Tegoroczna gala finałowa plebiscytu Eurogmina miała miejsce w piątek 30 maja w salach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Statuetki wręczali Kazimierz Kotowski, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Maria Szydłowska, dyrektor generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także właściciel agencji Popart, Jerzy Chrobot, współorganizator oraz pomysłodawca plebiscytu. Jaka jest idea przyznawania statuetek? No przede wszystkim to już nie chodzi o same przyznawanie statuetek, nagradzanie, ale nagradzanie samorządów, przedstawicieli samorządów i tego, czego oni dokonali, czy w przeszłości, teraźniejszości, czy w najbliższych latach. I pokazanie tego dorobku społeczeństwu. Decyzją kapituły jedno z najważniejszych wyróżnień trafiło do rąk burmistrza miasta i gminy Dalszyce, Wojciecha Furmanka, który odebrał zaszczytną statuetkę Super Burmistrza Roku. Panie burmistrzu, czym dla pana jest dzisiejsze wyróżnienie, dzisiejsza statuetka, dzisiejsza nagroda? Oczywiście jest to dla mnie ogromna radość, ale przede wszystkim to wyróżnienie to jest wyróżnienie dla mieszkańców. Tę statuetkę dedykowałem właśnie przedsiębiorczym mieszkańcom Dalszyc, którzy pracują na nasz wspólny sukces. Chciałbym też podziękować przede wszystkim Radzie Miejskiej, wszystkim radnym, którzy przez wiele lat pracują na sukcesy gminy, pracownikom urzędu i właśnie mieszkańcom. Uroczystą galę uświetnili artyści, którzy wystąpili w popularnym show telewizyjnej Dwójki Bitwa na głosy, śpiewając w zwycięskiej drużynie Andrzeja Piaska Piasecznego. Żebym przyszła do mnie.